Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale YouTube'owym Klubu Jagiellońskiego. Ja nazywam się Konstanty Pilawa, a ze mną specjalny gość Jan Rokita, były polityk, były poseł, były również kandydat na premiera z partii, o której dzisiaj będziemy również rozmawiać. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ostatnio zrobiło się głośno na temat pańskiego tekstu, który został opublikowany na łamach teologii politycznej. No i o tym tekście na początku chciałem porozmawiać, ale nie zatrzymywać się na nim, bo tak się umówiliśmy, że bez sensu komentować coś, co już zostało napisane. Niemniej wydaje mi się, że warto podrążyć temat. Ja teraz chciałem zacytować jeden chyba kluczowy fragment dla tego tekstu z prośbą o rozwinięcie. Pisze pan coś takiego. Coś podobnego nie przydarzyło się nikomu, ani sądom III Rzeszy w procesie denazyfikacji, ani sądom ZSRR czy państw satelickich po upadku komunizmu. Ani w Norymberdze, ani w Hadze, ani w żadnym innym trybunale nie przyszło nikomu do głowy, aby nazistowskie czy sowieckie sądy uznać za niesądy, a ich wyroki zbiorczo za nieistniejące. To nowa epoka na kontynencie. W takich słowach komentuje pan obecną sytuację polityczną w Polsce. Chciałbym zapytać, dlaczego nazywa to pan nową epoką? No i ta retoryka Donalda Tuska, który jest naczelnym orędownikiem, czy za takiego uchodzi demokracji liberalnej, no w jego retoryce to wszystko, co się dzisiaj dzieje, to jest po prostu przywracanie praworządności. Jak na to wszystko pan patrzy? Wie pan, to dużo problemów naraz, bo to tak. Ja oczywiście kompletnie nie podzielam poglądu, że to jest przywracanie praworządności, tak? Ale to jest akurat to, że ja tego poglądu nie podzielam, to jest dla naszej dyskusji kompletnie pozbawione znaczenia, dlatego że tu, jak wiadomo, w tej sprawie istnieje w Polsce bardzo głęboki spór polityczny, prawda? Czy to jest przywracanie praworządności, czy to nie jest przywracanie praworządności, i ten spór polityczny, który jest sporem dzielącym zarówno polityków, jak i opinię publiczną bardzo głęboko, trzeba przyjąć do wiadomości, że jedni ludzie uważają tak, drudzy ludzie uważają inaczej. To jakby nie na tym problem polega, prawda? Czy się w tej sprawie podziela generalnie pogląd, powiedzmy, nie wiem, sędziego Zaradkiewicza, czy się podziela pogląd profesora Zolla, prawda? No to jest jakby, to jest spór polityczny, ale to jest jakby inna sprawa. Natomiast nawet założywszy, abstrahując od tego sporu, więc nawet założywszy, że to jest przywracanie praworządności, prawda? Czyli przyjmując na użytek dyskusji pogląd, którego ja nie podzielam, żeby było jasne. Więc nawet przyjmując ze wiadomości ten pogląd, no to teraz trzeba sobie zadać pytanie o pewien paradygmat przywracania praworządności. Czy on ma swoje precedensy? Czy wedle jakiego to się odbywa konceptu, prawda? I tu ja o tym właśnie pisałem, wydaje mi się, w teologii, dlatego że tu zwracam uwagę, czy zauważam rzeczy, które mi się wydają dość oczywiste, dwie rzeczy nowe z punktu widzenia tego paradygmatu, prawda? Znaczy, nowość pierwsza polega na tym, i o tych dwóch nowościach tam piszę krótko, na dość niezwykłym sposobie stosowania rozwiązań stanu wyjątkowego, prawda? Wiemy, że stan wyjątkowy polega na tym, że generalnie władzy wykonawczej, egzekutywie, władzy politycznej przyznaje się w pewnych sytuacjach prawo do zawieszania mocy ustaw, prawda? W imię jakiegoś wyższego interesu, który najczęściej nazywany jest racją stanu, pojęciem, które bardzo nie lubię, dlatego że ono zawsze służy do uzasadniania w gruncie rzeczy ograniczania praw ludzkich. To jest taka natura tego pojęcia. Ale w każdym razie na tym polega generalnie stan wyjątkowy. Otóż wyjątkowość metody tej, która jest zastosowana, została w tej chwili w Polsce, polega na tym, co wydaje mi się sensownie nazwać można by ograniczonym stanem wyjątkowym. Chyba takiej nazwy jeszcze do tej pory nie było w politologii, takiego określenia, która jest na tyle specyficzna, oryginalna, dziwna i nowa, że warto się nad nią zastanawiać. Znaczy, ona nie polega na proklamacji generalnego stanu wyjątkowego, czyli generalnego zawieszania mocy ustawodawczej przez władzę,
tylko na arbitralnym zawieszaniu poszczególnych ustaw po to, żeby uderzyć w poszczególne instytucje z pewnym ograniczonym czasem, prawda? W ograniczonym czasie i w ograniczonej ilości ustaw. Prawda? To jest tak, jak na przykład zawieszamy ustawy o mediach, prawda? I nagle władza wykonawcza wykonuje sama uprawnienia, które te ustawy przyznają, po to, żeby następnie próbować dążyć, oczywiście jeśli to się okaże możliwe w jakimś czasie, do przywrócenia normalnych warunków praworządności formalnej, jeśli oczywiście one się dadzą przywrócić. Więc to jest bardzo wyrafinowana, bardzo ciekawa, bardzo oryginalna metoda, która wszakoż, to jest jakby istotne, nie zmienia tego podstawowego faktu, że mamy do czynienia jednak z pewnym konstruktem polityczno-intelektualnym, który jest konstruktem stanu wyjątkowego, no bo nie ma poza stanem wyjątkowym, nie ma innej metody zawieszania ustawodawstwa w praworządnym państwie. Prawda? Każde zawieszanie ustawodawstwa faktyczne, ogłoszone, promulgowane, czy też de jure promulgowane i oficjalne, czy też nieoficjalne, de facto, a nie de jure i niepromulgowane, ma taką samą naturę. Prawda? Więc to jest ta pierwsza rzecz. Ona ma swoje różne konsekwencje, oczywiście, to jest bardzo ciekawe. W moim przekonaniu ten opis warto, nad tym opisem się warto zastanawiać, bo to jest nowość. Pan akurat by powiedział o tej drugiej rzeczy, na tym drugim zjawisku, o tej drugiej nowości, na którą ja zwracam uwagę, która mi się tak rzuca w oczy, prawda? To znaczy, znów przyjmując punkt widzenia, że mamy do czynienia z przywracaniem praworządności, no to powstaje pytanie znów o drugie z kolei pytanie o ten modus operandi. No i tu się natykamy się na rzecz, która jest rzeczą, której ja jeszcze nie do końca rozumiem dobrze, która mi się rysuje raczej w pewnych takich konturach dopiero, która naprawdę wymaga głębszego przyjrzenia się, mianowicie głębszej analizy. Ale coś, co widzę, wydaje mi się nieoczywiste. Znaczy nie powinno być chyba przedmiotem kontrowersji. Mianowicie widzę taki oto fakt historyczny, że, i to jest niezwykłe dla mnie, czy to jest, sam przed sobą to odkrywam z zaskoczeniem, że jak patrzę w zakresie własnej wiedzy, która jest tam ograniczona, na całą nowożytność europejską i szukam przykładu, nie na czasy powojenne, tylko na całą nowożytność europejską. I szukam przykładu, w którym gdzieś po obaleniu jakiegokolwiek reżimu uznano by system sądowy, który ten reżim stworzył, za system niesądów i go próbowano unieważnić w całości, to nie znajduje takiego ani jednego przypadku. I to jest to odkrycie, którego dokonuję sam dla siebie, prawda? Znaczy w całej historii nowożytnej Europy nie znajduję takiego przypadku. No oczywiście stawiam sobie to, co pan cytował, pytania o reżimy najbardziej radykalne, no bo na zdrowy rozum wydawałoby się, że jeśli gdzieś szukać, to w przypadku takich najbardziej dramatycznych naruszeń, drastycznych naruszeń, znaczy nie naruszeń, tylko kompletnej likwidacji tak naprawdę systemu praworządności, czyli szukam wśród mechanizmów potraktowania dwudziestowiecznych totalitaryzmów po ich obaleniu. No i tu właśnie ogarnia mnie to zadziwienie, bo no widzę jasno, że nigdy nikomu nie przyszło w Europie do głowy zakwestionować per se niemieckich sądów z czasów hitlerowskich jako niesądów i kwestionować ich wyroki, prawda? Owszem, unieważniano ich poszczególne wyroki, no ale nigdy nie uznano, że one są nie sądami, prawda? To, co w tej chwili jest przedmiotem sporów o Polskę. No i oczywiście w żadnym kraju postkomunistycznym również takiego zabiegu nie próbowano, czy takiej operacji myślowej nie próbowano zastosować do sądów komunistycznych, więc czy sądów sowieckich. Ja pamiętam z Sejmu jeszcze, pan wspomniał, że ja się parałem polityką, co wiadomo. Pamiętam, z Sejmu uczestniczyłem w takiej debacie, musiał być początek lat 90. sejmowej, gdzie zająłem zresztą stanowisko, które dzisiaj bym modyfikował, nie zająłbym takiego samego stanowiska w tej debacie wtedy jak teraz, nad takim projektem, który na początku lat 90., nie pamiętam roku, został przedłożony przez Konfederację Polski Niepodległej. To był projekt takiej ustawy typu konstytucyjnego, która miała
zrywać ciągłość Nowej Polski z PRL-em. W związku z tym uznawać cały szereg rzeczy z PRL-u za nieistniejące, prawda? Na przykład miała zawiesić ustawodawstwo całe podjęte w PRL-u. Na zasadzie takiej, że się domniemuje likwidację tego ustawodawstwa, a tylko wskazane poszczególne ustawy obowiązują, prawda? A nie odwrotnie, jak przyjęto w końcu, prawda? Czyli że miało, oni przedstawiali taką koncepcję domniemania nieobowiązywania ustawodawstwa komunistycznego i będziemy wskazywać tylko te ustawy, które obowiązują. Przyjęto odwrotne rozwiązanie, znaczy domniemanie obowiązywania, a uchylania ustaw, które nie obowiązują. Więc ja byłem wtedy krytykiem tej ustawy, uważałem, że ona za daleko idzie i ona zresztą upadła w Sejmie, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to temu najbardziej radykalnemu w tym projektowi nie przyszło do, KPN-owcom nie przyszło do głowy w ogóle takie rozwiązanie, znaczy, że można sądy uznać za niesądy, prawda? I zastosować analogiczną operację wobec sądownictwa, no bo oczywiste jest to, że no, konsekwencje takiego, takiego poglądu są na tyle trudne do wyobrażenia w praktyce i na tyle kryzysogenne, wprowadzają tak potężny kryzys w całym państwie, jeśli by je próbować realnie zastosować, że no, nikt się takich konceptów nie chwyta. Już nie analizowałem tego nigdy do tej pory, dlaczego nikt takiego konceptu nie zgłosił, ale portal Klubu Jagiellońskiego oglądają ludzie o wiele mądrzejsi ode mnie, więc prawdę mówiąc, mam pewną intelektualną prośbę, gdyby ktoś natrafił w nowożytnej historii na coś podobnego i wiedział o czymś w historii Europy, nie tylko Polski, o czym ja nie wiem, czego ja nie dostrzegłem, to bym był strasznie wdzięczny za wskazanie takiego precedensu, bo ja takiego precedensu nie znajduję. No a skoro go nie znajduję, no to formułuję wniosek, który jest już tylko kwestią zwykłej, banalnej logiki, sylogizmu prostego. Tak? To znaczy, oto mamy, proszę Państwa, w Polsce precedens. Precedens w skali europejskiej nowożytności. I to nie w jakiejś błahej sprawie. A jeśli mamy precedens w skali całej nowożytności europejskiej naprawdę, no to ho, ho, no to znaczy, że w Polsce się znów, jak to pisze, u licha dzieje historia. No u licha, bo nie jestem z tego wcale zadowolony, że to akurat w Polsce się ta historia dzieje nowa, wykluwa się jakaś nowa epoka, prawda? Czy coś, co się nigdzie nie wykluwało. Więc nie wiem, jak pan widzi jakieś luki czy błędy w tym moim rozumowaniu, to będę bardzo wdzięczny za ich wskazanie, ale ja szukam cały czas tych luk i błędów i cholera nie znajduję. Wydaje mi się, że to wszystko, co mówię, spójne. Co do jakiejś mojej krytyki wobec tego, co pan napisał, to może za chwilę, natomiast chciałem podrążyć jeszcze jeden wątek, to znaczy ciekawi mnie w tym tekście taka perspektywa, że ten system, który został ukształtowany najmocniej po II wojnie światowej, przerodził się w pana opinii w takie może ukryte rządy sędziów, które pętają wolę w całości polityczną albo bardzo ją ograniczają. I to państwo prawa przerodziło się w jakąś karykaturę i to, z czym mamy dzisiaj do czynienia w Polsce, to jest właśnie zaczątek jakiegoś wielkiego odwrócenia tego trendu, to znaczy powrót woli politycznej. I z jednej strony pan, jak rozumiem, wie, czy próbuje się zastanowić, skąd ta rewolucja się wzięła, a z drugiej strony podchodzi pan do niej krytycznie z taką konserwatywną rezerwą, to znaczy nie wiadomo, co z tego wszystkiego wyniknie. Więc czy ja dobrze czytam tą perspektywę, to znaczy, że zarówno te rządy sędziów, które zostały konstytuowane jakoś, prawda, są w kryzysie i teraz mamy rewolucję i to też źle, więc czy dobrze czytam te słowa? Chyba ja to musiałem niezbyt, ja rozumiem problem, o którym pan mówi i wydaje mi się, że musiałem go niezbyt precyzyjnie sformułować. Mhm. To nie jest wszystko proste i łatwe do szybkiego wytłumaczenia, ale spróbuję pokrótce w każdym bądź razie wyjaśnić własny punkt widzenia. Otóż faktem jest to, po pierwsze, że po II wojnie światowej w Europie dość powszechnie uznano, i nie bez racji, że te wszystkie pomysły na takie wolnomyślicielskie, jak to mówiono na początku XX wieku, prawda? Spojrzenie na ustawodawstwo
trzeba odrzucić, no z bardzo prostego powodu, dlatego że one zostały wykorzystane przez nazistów do legitymizacji prawnej hitlerowskiego terroru, prawda? Więc na przykład Gustav Radbruch, który był przed wojną, przed II wojną światową jednym ze zwolenników w Niemczech tej sławnej Freiheitsbewegung, prawda, tej szkoły wolnego prawa, która kpiła z takiej pruskiej praworządności i domagała się socjologicznego podejścia do prawa, swobody sędziowskiej, liberalnej interpretacji ustaw, no po wojnie radykalnie zmienił pod tym względem pogląd, prawda, i przeszedł na koncepcje prawno-naturalistyczne, inni przeszli na pozytywizm prawniczy, wszystko jedno. W każdym razie ten punkt widzenia został po II wojnie światowej generalnie porzucony, a trzeba pamiętać, że gdybyśmy rozmawiali w latach 20. albo 30. XX wieku, czyli 100 lat temu, to wtedy by była najbardziej postępowa szkoła filozofii prawa, prawda? Znaczy to był najbardziej nowoczesny sposób patrzenia na prawo przed II wojną światową. To się po II wojnie światowej wskutek hitleryzmu radykalnie zmieniło i to jest całkowicie zrozumiałe. I to jest jedna rzecz. Teraz druga rzecz. Elementem tego odejścia od takiego myślenia w stylu właśnie Freiheitsbewegung było po II wojnie światowej rozbudowywanie trybunałów rozmaitych międzynarodowych. No bo kto miał stać na straży tego, żeby już więcej nie państwa, rządy nie nadużyły sprawiedliwości proceduralnej, prawda, czy praworządności proceduralnej. No miały stać trybunały, prawda? Więc zaczęto tworzyć rozmaite trybunały, tak się zrodziły te wszystkie. Od Norymbergi to się zaczęło, która była czasowym trybunałem, prawda? Ale tak potem się zaczęły te wszystkie Hagi, Strasburgi, Luksemburgi i tak dalej, prawda? To wszystko weszło potem w taki krwiobieg Unii Europejskiej, traktat z Maastricht, cały ten system obudował bardzo szerokimi kompetencjami i to się stała jedna z bardzo istotnych elementów ustrojowych Unii. To jest rzecz druga. I teraz jest kluczowy punkt trzeci, który chcę powiedzieć, który chyba jest tu, wymaga właśnie pewnego wyjaśnienia, żeby uniknąć nieporozumienia, w które zdaje się pan wpadł. Mianowicie, to nie jest tak, że te sądy, które tak zostały stworzone, wypełniły rolę, którą dla nich postawiono z takiej perspektywy, o której ja tu mówię, czyli że te sądy obroniły formalnej praworządności. Rozbudowane sądy, zwłaszcza po 1968 roku, zaczęły się przekształcać całkowicie w coś zupełnie nowego. To się oczywiście zaczęło od Ameryki. To jest niesłychanie ciekawe i ważne przekształcenie świata wymiaru sprawiedliwości w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat i przestały służyć tej takiej właśnie obronie formalistycznego rygoryzmu przed nadmiernie wolnomyślicielskim podejściu do prawa rządów, a same zaczęły tworzyć radykalnie wolnomyślicielskie podejście do prawa, zaczęły być jego narzędziem, przy czym to się oczywiście tłem tego zaczęła być rewolucja 68 roku, to się od Ameryki zaczęło, cała ta wielka zmiana, stopniowa zmiana, jaka nastąpiła w podejściu tych wszystkich międzynarodowych trybunałów, a także sądownictwa krajowego w poszczególnych krajach, od Ameryki począwszy, stała się rewolucja 68, ponieważ ruch praw człowieka tak zwany z tamtych lat doszedł do wniosku, a sędziowie stanęli po jego stronie, że sądy będą najlepszą metodą, najlepszym instrumentem tego, ażeby przebić się, ażeby zwalczyć naturalny konserwatyzm i opór przeciwko tej rewolucji, jaki tworzyły ówczesne parlamenty z Kongresem Stanów Zjednoczonych na czele. W związku z tym przez sądy zaczęto się przebijać do walki z rasizmem, do walki o prawa człowieka, do walki o prawa murzynów, no potem stopniowo to się oczywiście wyeskalowało na różne inne kwestie z kwestią aborcji, która w Ameryce stała się drastyczna, prawda, potem z kwestią homoseksualizmu,
ekonomistów i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Więc to wiadomo, że cały ten nut tutaj poszedł. I w związku z tym paradoks polega na tym, że sądy zaczęły w coraz większym stopniu grać rolę odwrotną do tej, którą założono im po II wojnie światowej. No i ten proces się na tyle nasilił w latach 90. tutaj te rozpowszechnienie Trybunałów Konstytucyjnych, fatalna w moim przekonaniu rola Komisji Weneckiej w Europie, to jest instytucja, która zdeprawowała sądownictwo w Europie na gigantyczną skalę, lobbystyczna instytucja. To wszystko spowodowało, że jak obserwujemy dzisiejszy stan europejskiego sądownictwa, a zwłaszcza tych trybunałów międzynarodowych, no to one w coraz większym stopniu po prostu nie tylko są narzędziem postępu, narzędziem rozbijania oporu poszczególnych rządów, parlamentów, opinii publicznej w dziedzinie, w kwestii wojny kulturowej, prawda? Czy narzędziem takiej tej postępowości w cudzysłowie, ale także rozzuchwalone swoimi sukcesami w tym zakresie zaczęły sięgać na wielką skalę po władzę polityczną. I tu mamy niesłychanie dużo przykładów. No, to, co sądy brytyjskie na przykład wyprawiały w czasie Brexitu, próbując przejąć zarówno od rządu, jak i od parlamentu ostateczną decyzję w kwestii obecności bądź nieobecności Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. To, co sądy w Europie wyprawiały w okresie zarazy, to znaczy obalając i przejmując dla siebie władzę nad proklamowaniem stanu wyjątkowego, prawda? Fenomenalny zupełnie, się strasznie podobał. Jest taki przypadek, był w czasie zarazy sądu w Neukölln w Berlinie, to jest wiadomo dzielnica Berlina, w której zresztą jest dużo imigrantów i Polaków dużo mieszka. I tam, ponieważ jak wiadomo, Berlin jest landem, prawda, więc tam władze dzielnic mają uprawnienia trochę podobne do takich samodzielnych jednostek politycznych, prawda? Bo to jest kraj federalny. W związku z tym władze Neukölln, tam jakiś burmistrz czy rada, już nie wiem tego dokładnie, ustaliły w ramach walki z koronawirusem w pewnym momencie, że w Neukölln restauracje będą zamykane o godzinie 22. Jedno z tych takich lockdownowych, prawda? Jedna z lockdownowych historii. To restauratorzy w Neukölln zaskarżyli do sądu tamtejszego i jeden sędzia rejonowego sądu w Neukölln najniższego poziomu obalił to zarządzenie władz z argumentacją taką, że władze Neukölln nie udowodniły tego, że wirus jest bardziej aktywny po godzinie 22 niż przed 22 i że w związku z tym on uchyla stan wyjątkowy dla restauracji, które proklamowały władze jednoosobowo, prawda? Strasznie śmieszna argumentacja tutaj była tego sędziego, dlatego ja to tak zapamiętałem, prawda? To bardzo zabawne z anegdotycznego punktu widzenia, ale oczywiście istota problemu tu jest zupełnie inna, dlatego że ten sędzia w Neukölln, odbierając demokratycznej władzy tej dzielnicy prawo do podejmowania rozstrzygnięć w kwestii stanu wyjątkowego, a przypisując ją sobie, uznał się za suwerena. No bo ten, kto, jak wiadomo dobrze, każdy, kto się otarł o filozofię prawa w jakimkolwiek stopniu, wie o tym doskonale, że ten, kto sobie przypisuje uprawnienia do ostatecznej decyzji w kwestii stanu wyjątkowego, proklamuje się tak naprawdę suwerenem, czyli że suwerenem jest ten sędzia, prawda? To jest bardzo dobry przypadek, śmieszny, bo na małą skalę z małej dzielnicy, znaczy nie z małej dzielnicy, ale nie mając jakiegoś rozmachu międzynarodowego, prawda? Ta sprawa nie jest jakoś uwikłana w jakiś rozmach międzynarodowy, ona pokazuje istotę rzeczy, bo ten trybunał w Luksemburgu, ten trybunał w Strasburgu zresztą w odniesieniu do Polski czy Węgier, one robią dokładnie to samo, co ten sędzia w Neukölln, prawda? To z punktu widzenia pewnej metodologii prawniczej, z punktu widzenia metodologii, z punktu widzenia pewnego rozumienia ustrojowej roli sądu, to te trybunały robią dokładnie to samo, to znaczy próbują przejmować polityczną suwerenność. Więc za długo mówię, chcę skończyć konkluzją jakoś. To znaczy chcę powiedzieć tyle, że to nie jest tak, jak pan to przedstawił, w moim przekonaniu tak nie jest, że sądy stoją
od II wojny światowej na straży tej formalnej praworządności, tylko jest inaczej. To znaczy sądy kiedyś po wojnie zostały wyposażone w różne kompetencje i ustanowione na skalę międzynarodową z takim zadaniem, ale sądy, sądownictwo w Europie, a i w Ameryce także, to się nawet od Ameryki zaczęło, tę misję porzuciło i zajęło się misją całkiem inną, która w moim przekonaniu jest jednym z najważniejszych zjawisk współczesności, dlatego że oznacza bardzo wyraźne przesuwanie się władzy politycznej od demokratycznie wybranych rządów w kierunku wymiaru sprawiedliwości, który, uwaga, jest pozbawiony jakiejkolwiek legitymizacji demokratycznej czy jakiejkolwiek innej, prawda? Czy to jest władza czysto technokratyczna? Juryści to jest władza technokratyczna, więc to jest bardzo ostre przesunięcie władzy od demokracji do technokracji. Z tego punktu widzenia to jest też bardzo ciekawy, bardzo ważny proces. Polska jest znów pewnym, nie jedynym, ale jest też poletkiem tutaj doświadczalnym, prawda, pod tym względem. Ale to nie tylko Polska, bo Wielka Brytania, no w Hiszpanii ten spór jest przecież stoi na nożu w tej chwili od dłuższego czasu. Tam jest zabawnie, bo tam się odwracają role partyjne w Hiszpanii, prawda? Bo tam socjaliści są przeciwnikami rozszerzania władzy politycznej sądów, a prawica ich broni, bo jest im to wygodnie. Dokładnie odwrotnie niż to się dzieje w Polsce. Więc to jest taki proces, więc sądy, krótko mówiąc, one nie służą w tej chwili obronie praworządności formalnej. Znaczy praworządność formalna w związku z tym straciła jakichkolwiek obrońców, prawda? Ona była wielkim planem po II wojnie światowej, ale ona straciła swoich obrońców. Te instytucje, które miały służyć jej obronie, w tej chwili są coraz bardziej bezradne i ją atakują, prawda? Tak na przykład właśnie jak wymiar sprawiedliwości. I rozumiem, że duże ogniwo tej rewolucji, która ma na celu pozbawienie władzy sądowniczej, dzieje się dzisiaj w Polsce i to trochę się kłóci z narracjami zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i koalicji rządzącej, dlatego że obie te ekipy mówią, że chcą przywracać praworządność. Tak. I wydaje mi się, że to sądownictwo dzisiaj, całe środowisko sądownicze podzieliło się również na dwa obozy, gdzie jedni jeszcze kilka lat temu mówili o tym, że trzeba być bardzo legalistą, a dzisiaj ze zgrzytającymi zębami usprawiedliwiają właśnie taki, można powiedzieć, decyzjonizm. No i z drugiej strony ci, którzy mówili, że trzeba powrócić do jakiejś sprawiedliwości w sądownictwie, dzisiaj i jakby dzięki temu usprawiedliwiali tą rewolucję pisowską, teraz z kolei idą na tą stronę legalizmu. Wydaje mi się, że ludzie dzisiaj w Polsce, obywatele, totalnie nie są w stanie tego zrozumieć, bo to jest jedna wielka gra, jeden wielki teatr polityczny. Ja bym chciał trochę tą naszą dyskusję, która jest bardzo ciekawa, przerzucić na poziom tego, co dzisiaj się dzieje w Polsce. To znaczy, czy pan uważa, że to, co dzisiaj się dzieje, ta rewolucja, czy ona, jakie ona będzie miała konsekwencje i gdzie tutaj jest ta, gdzie jesteśmy na tej drabinie eskalacyjnej, mówiąc językiem geopolitycznym? Jesteśmy w sytuacji, w której do Pałacu Prezydenckiego wchodzi policja i wyprowadza dwóch posłów, czyniąc z nich więźniów politycznych lub jak chce ta druga strona, po prostu wykonując wszystko zgodnie z prawem i wsadzając do więzienia przestępców. Wydaje mi się, że jesteśmy w takim sytuacji, że bardzo trudno jest to zrozumieć i przewidzieć konsekwencje. Wydaje mi się, że trzeba byłoby no, jakoś narysować ścieżkę, bo ja dzisiaj tej ścieżki sobie nie jestem w stanie wyobrazić, a wszystkie decyzje, które są tutaj podejmowane, żeby tą rewolucję jakoś zażegnać, na przykład to, co dzisiaj Krzysztof Bosak mówi, że trzeba zrobić jakiś reset konstytucyjny, usiąść i zacząć rozmawiać, wydaje mi się totalnie nierealistyczne. Jak pan na to wszystko patrzy? I również w połączeniu z tym całą pierwszą częścią naszej rozmowy, tak? No bo to wszystko się wzajem łączy. Bosak jest dobrym chłopcem, ale on jest idealistą i porusza się w obłokach, tak? To jest ewidentne. No wie pan, to jest trochę, pan żąda ode mnie rzeczy niemożliwych tak na dobrą sprawę, oczywiście możemy o tym pogadać, ale proszę nie liczyć tu na moją całościową teorię wszystkiego. No, sowa wylatuje o zmierzchu, nie? Ulubiony przez wielu Hegel powiedział mnóstwo niemądrych rzeczy, ale ta jedna jest mądra niewątpliwie.
Więc ja chciałem się na początku tylko w tej sprawie, chciałbym się na początku zgodzić z panem co do tej pierwszej części pańskiej wypowiedzi, tak? To znaczy, że dzisiaj w tym sporze o sądownictwo, w tej polskiej części powiedzmy, prawda, na tym polskim odcinku sporu o wymiar sprawiedliwości, mamy do czynienia z taką sytuacją, w której to nie ten wielki spór o wymiar sprawiedliwości odgrywa zasadniczą rolę, o którym ja tu wcześniej mówiłem, o jego rolę, dlatego że obie strony, jak to zwykle zresztą w polityce praktycznej bywa, gotowe są zgodzić się na każdą polityczną ingerencję ze strony wymiaru sprawiedliwości, gotowe są rozszerzyć jeszcze bardziej jego polityczne kompetencje, byle były to sądy, które orzekają po ich myśli. Więc w tym sensie mamy do czynienia rzeczywiście z pragmatyczną rozgrywką polityczną i to jest normalne, nie ma co o to mieć jakichś szczególnych pretensji. Ani jedna, ani druga strona tu nie jest zainteresowana jakimiś rozważaniami na temat tego, jaką rolę mają pełnić sądy w ogóle i czy aby nie pełnią w tej chwili złej roli, tylko zainteresowane są tym, który sąd jest nasz, a który sąd nie jest nasz, prawda? Znaczy PiS będzie bronił Trybunału Konstytucyjnego, bo jest nasz. Platforma będzie bronić tej Izby Pracy, czy jak ona się tam nazywa, Sądu Najwyższego, bo to jest nasz sąd i tak dalej. Znaczy problem polega na tym, że obie partie mają swoje sądy i te sądy w imieniu tych partii toczą w tej chwili walkę o to, który będzie miał silniejszą możliwość orzekania. No i to prowadzi do takich śmiesznych rzeczy jak ta, czy śmiesznych, ale w jakiś sposób tragicznych. To jest, ja mówię, śmiesznych trochę z poczuciem wisielczego humoru, prawda? Jak ta w sprawie tych dwóch więźniów, prawda, że mamy sąd Platformy, że Platforma ma kawałek swojego Sądu Najwyższego, który orzekł, że oni są bandytami, i PiS ma kawałek swojego Sądu Najwyższego, który orzekł, że oni są bohaterami, prawda? No i mamy takie dwa orzeczenia dwóch części Sądu Najwyższego. Znów podkreślam, śmieję się, ale bez radości. To jest śmiech wisielczy, prawda? No bo to jest śmieszne w jakimś sensie, aczkolwiek to jest. To jest śmieszny, niewesoły sposób. No, jak chyba u Szekspira jest takie zdanie, że historia bardzo śmieszna, ale w gruncie rzeczy smutna, prawda? Więc trochę na tym polega. Więc to odnośnie tej sprawy. Tu oczywiście pan ma rację. Natomiast co do tego miejsca, w którym jesteśmy, no to do tego nie wiemy. To się dowiemy dopiero za jakiś czas, w jakim miejscu tego konfliktu jesteśmy. Ja nie jestem zdolny do pójścia intelektualnie krok dalej w tej materii, poza to, co napisałem w teologii politycznej. To znaczy, że widzę rzeczy absolutnie nowe. Prawda? Znaczy, to mogę stwierdzić z pewną intelektualną odpowiedzialnością. Takie, jakich oko ludzkie nie widziało w historii nowożytności europejskiej. Absolutnie nowe. To widzę i to mnie skłania do namysłu. Co się z tego zrodzi? Licho wie, no ja nie wiem, co się z tego zrodzi, prawda? To znaczy w praktyce takiej politycznej praktyce codziennej, codzienności najbliższej, to można przewidzieć, że ponieważ mamy do czynienia w tej chwili z władzą, która jest niesłychanie drapieżna, prawda? Znaczy Tusk roku 2024 to jest postać wyjątkowo drapieżna, o wiele bardziej drapieżna niż Tusk sprzed 15 lat, kiedy atakował Lecha Kaczyńskiego, prawda? Więc widząc tę drapieżność, z którą w tej chwili mamy do czynienia, taką rozzuchwaloną bardzo drapieżność, możemy się spodziewać, że jesteśmy raczej u progu całej serii wstrząsów o kształt kompetencyjny władzy i kształt ustrojowy państwa i o to, kto wygra, kto przegra, prawda? Że to będą wstrząsy, które dalej oczywiście pójdą. Czyli że na razie mamy no, po pierwsze telewizję, po drugie budżet, po trzecie więźniów, prawda, i wejście do pałacu. Wydaje mi się, że to jest początek, prawda? Czyli krótko mówiąc, że przyjdą jeszcze historie w najbliższym czasie podobne, ale ostrzejsze. Znaczy, że ta metoda stanu wyjątkowego, ona się dopiero zaczęła rozwijać. Zwłaszcza, że no, drapieżna władza
dość łatwo odnosi sukcesy, prawda? To znaczy w gruncie rzeczy nikt nie postawił jej do tej pory jakiegoś poważniejszego oporu. Mi się wydawało, że w tej ostatnim przypadku, czyli przypadku tych więźniów, prawda, kiedy jednak, co tu dużo mówić, przy pomocy służb specjalnych zapędzono prezydenta w zasadzkę, prawda? Po to, żeby pod jego nieobecność ludzi, którym chciał dać ochronę prawną, wyciągnąć z jego pałacu. No to zjawisko rzeczywiście dość bez precedensu użycia służb specjalnych w takiej roli, że prezydent się postawi, prawda? Że prezydent będzie bronił swojej kompetencji, że prezydent, który tu został wprowadzony w pułapkę, dał się wprowadzić w pułapkę, będzie się bronił, no ale widać, że nie ma zamiaru takiego, prawda? To znaczy, że prezydent Duda ma wizję prowadzenia polityki miękkiej, prawda? Że nie jest zainteresowany obroną własnych kompetencji nadmierną, więc prezydent będzie pewnie czynnikiem łagodzącym całego tego konfliktu, no ale chyba zostanie ograny, wydaje mi się, dlatego że władza rządowa, premier, postać premiera, to są jednak specjaliści od zasadzek na ludzi, prawda? Zwłaszcza premier to jest specjalista od zasadzek na ludzi. On się w tym specjalizuje. To jest jego talent, umiejętność i pasja. Czy bierze pan pod uwagę, to się w debacie publicznej nazywa tak zwana opcja atomowa, to znaczy, że Andrzej Duda stwierdzi, że znaczy wyśle ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, Trybunał stwierdzi, że ona jest nieprawidłowa i zostaną rozpisane nowe wybory. Czy to może iść w takim kierunku? Bo jeśli Duda uzna, że jest ogrywany, no to czy zawsze będzie miał ten czerwony przycisk, czy to jest jakiś straszak, który jest tak naprawdę bezprzedmiotowy? Wie pan, to jest znów pewna kwestia, raczej kwestia intuicji, bo tu przechodzimy na pole takiej no, bardzo praktycznej polityki. Tak? Ja mam wrażenie, ale to jest wrażenie, no bo w takich rzeczach nie można mieć silnych przekonań, na razie w każdym bądź razie, bo one się dopiero zweryfikują z czasem. Mam wrażenie takie, że 11 stycznia, czyli ta operacja służb specjalnych w Pałacu Prezydenckim pod nieobecność prezydenta, łącznie z zablokowaniem jego samochodu potem i tak dalej, że to jest pewien, i reakcja na tę operację ze strony prezydenta, że to jest moment przełomowy dla politycznej roli prezydenta w ogóle w ciągu następnego półtora rocza, czyli do końca jego kadencji. Znaczy do momentu tej operacji wydaje mi się, że nie było jasne, czy wobec tej praktyki stanu wyjątkowego, prawda, ograniczonego stanu wyjątkowego, czy prezydent postawi jakiś stanowczy opór, czy też nie. O tyle wydaje mi się, że 11 stycznia i reakcja prezydenta wycofującego się całkowicie po swojej porażce, prawda, godzącego się na ograniczenie swoich kompetencji, na to drugie ułaskawienie, ten Siewiera, szef BBN-u, który opowiada nagle, że nic się nie zdarzyło, że wszystko było praworządnie i tak dalej. Więc to wszystko wskazuje na to, że takie mam wrażenie, podkreślam, że prezydent został doprowadzony do pewnego punktu, w którym musiał podjąć decyzję i podjął decyzję, cofam się. I że to jest punkt przełomowy, po którym on już chyba nie będzie zdolny do tego, ażeby podjąć rzeczywistą walkę o obronę swoich prerogatyw. No to tam istota problemu polega na obronie jego prerogatyw. Proszę zauważyć, że te wszystkie kwestie, które się dzieją i które się będą działy w ostatecznym rachunku dotyczą prerogatyw prezydenckich. No i wygląda na to, że w taki czy inny sposób prezydent będzie już swoje prerogatywy poddawał. Takie mam wrażenie. Zresztą to jest bardzo charakterystyczne, że wtedy, kiedy dwa tygodnie temu, czy no w każdym razie jakoś na przełomie grudnia i stycznia, szef gabinetu prezydenta zaklinał się, że prezydent nie wyda ponownego aktu ułaskawienia, to podał bardzo ciekawą argumentację wtedy, ja na to zwróciłem uwagę, mianowicie powiedział publicznie wtedy, że jeśli prezydent raz się wyrzeknie swojej prerogatywy, to będzie zmuszony już się wyrzekać ich dalej. No i to się stało kilka dni później, prawda? Znaczy to, przed czym
Mastalerek się tak strasznie zarzekał, że w ogóle wykluczone, absolutnie, mowy, nie? To w ogóle jest no, koniec świata, prawda? Armagedon. No i kilka dni później to się stało. Proszę zwrócić uwagę, że w kategoriach takiej gry politycznej, jak na to patrzymy, no to przecież jest tak, że kiedy to było? 27 czy 28 grudnia ta konferencja prasowa premiera, kiedy premier z takim właściwym sobie stylu mówił, z pamięci w tej chwili mówi oczywiście, więc nie są dokładne cytaty, ale ton tego jest mniej więcej taki, jak on to mówił. Jak to są typowe dla premiera Tuska. To nie moja sprawa, co prezydent sobie myśli na temat swoich prerogatyw w dziedzinie prawa łaski. Przecież prezydent sobie może myśleć, co chce. Ja nie jestem w ogóle od tego, żeby to oceniać. Jak prezydent uważa, że to było dobrze wszystko od początku zrobione, to niech sobie prezydent dalej tak myśli, prawda? Problem nie w tym, co prezydent sobie myśli. Problem w tym, że jeśli prezydent chce, to może po raz drugi zastosować ten akt łaski. Będzie święty spokój, w ogóle sprawa będzie rozwiązana, nie ma żadnego problemu. Chodzi tylko o to, żeby się pogodził z tym, że rzeczywistość jest inna niż jest, prawda, i że musi w związku z tym się pogodzić z istotnym ograniczeniem swoich prerogatyw. No i wtedy wybuchła cała ta awantura, która trwała 2 tygodnie, wielki kryzys, 2-tygodniowy kryzys polskiej polityki. Prezydent potrzebował 2 tygodnie, żeby się zgodzić na tę propozycję premiera z 27 grudnia. Gdyby to zrobił 27 grudnia, to mógł pojechać na narty potem, prawda, jaka ładna zima jest. A tego kryzysu w ogóle by nie było. No więc to są realia, prawda? No więc po co żeśmy te 2 tygodnie stracili na tę awanturę? A czy prezydent Andrzej Duda nie jest dla pana pewnym symbolem tego, jak prawica, jak stanu dzisiejszego prawicy, tak? Prawicy zagonionej do narożnika, prawicy, która nie potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości, bo gdy ja dzisiaj widzę taką strategię polityczną pod tytułem ulica i zagranica i powoływanie się na praworządność i na konstytucję, no to nawet dla wyborców PiSu, być może nie dla tych najbardziej fanatycznych, ale po prostu dla całości bardziej umiarkowanego elektoratu tej partii, wydaje się to bardzo mocno nieprzekonujące. Pan na łamach portalu Nowy Ład w końcówce tamtego roku napisał tekst, gdzie jest ta refleksja na temat przyszłości prawicy, więc teraz sobie pozwolę po takim małym zanurzeniu się w bieżącą politykę na tę refleksję o przyszłości prawicy. I powtarzam to pytanie, czy prezydent Andrzej Duda nie jest jakimś symbolem zagubienia partii prawicowej, czy w ogóle obozu, tak, prawicowego, bo wydaje się, że konfederaci również są zagubieni w tym wszystkim. Znaczy, oddzieliłbym od siebie dwie rzeczy. Pierwsza to jest kwestia prezydenta. Prezydent zbliża się do końca, prawda? Znaczy, te półtora roku wszystko wskazuje na to, że będzie w defensywie. No, mogę się mylić. Nie wiem, bo cuda się zawsze w polityce zdarzają, prawda? Polityka ma to do siebie, że jest nieprzewidywalna i podobno jest tak, i ja jestem przekonany o tym, że to jest prawda, że elementem realizmu politycznego jest zakładanie cudów, prawda, czyli rzeczy nieprzewidywalnych, więc być może coś się nagle wstąpi w Dudę i coś się stanie innego, nie wiem tego, ale nic na to nie wskazuje. Więc z prezydentem w moim przekonaniu to jest w tej chwili tak, że ten prezydent to był bardzo dobry prezydent na spokojne czasy, prawda, to znaczy z jakiego powodu on był bardzo dobry? Dlatego, że on w bardzo miękki, rozumny sposób wszedł w konstytucyjną rolę polskiej głowy państwa, tak jak ją opisuje konstytucja z 1997 roku, konstytucja kwietniowa, czego poprzedni prezydenci nie chcieli w zasadzie. Znaczy, na pewno Wałęsa, na pewno Kwaśniewski, prawda? Nie akceptowali w ogóle tej roli konstytucyjnej. Znaczy, kiedy prezydent jest w gruncie rzeczy takim człowiekiem, który nie ma sypać piachu w szpychy rządowi, bo rząd jest od rządzenia w Polsce, prawda? I prezydent Duda bardzo ładnie wszedł w tę rolę, z pewną taką kulturą, pewną elegancją, pewną wytwornością. Potrafił wchodzić w rolę człowieka, który nie jest od tego, żeby zastępować władzę zarzucaną mu w związku z tym, że on jest posłuszny PiS-owi i tak dalej, ale to właśnie było ładne, prawda? To znaczy to pasowało do tej roli, bo nie wywoływał żadnych konfliktów. I to naprawdę świetnie grało przez wiele lat. Ja patrzyłem na jego rolę polityczną, na taką jego rolę konstytucyjną z dużym uznaniem, muszę powiedzieć.
I to się w tej chwili oczywiście zmienia z bardzo prostego powodu, dlatego że jest kompletnie nowy czas następuje w tej chwili i wydaje mi się, że on na ten nowy czas nie jest mentalnie przygotowany, prawda? Więc, ale to jest kwestia tego konkretnego prezydenta, to nie jest kwestia generalnie obozu prawicy, prawda? Więc to jest kwestia tego konkretnie prezydenta. Natomiast jeśli chodzi generalnie o prawicę, to czy ona jest w Polsce, rozumiem, bo o Polskę pan pyta, w tej chwili po tej swojej porażce ubiegłorocznej w jakimś wielkim odwrocie? No jest oczywiście, no ale to nie jest jakaś, to nie jest, w przeciwieństwie, wie pan, myśmy do pewnego momentu tu w tej rozmowie mówili o zjawiskach nadzwyczajnych, prawda? Niektórych nawet takich, które są nadzwyczajne w skali kilku stuleci. To, że akurat poprzedni obóz władzy zużył się przez 8 lat, jest w defensywie politycznej w tej chwili, a na dodatek ma do czynienia z nowym premierem, który jest drapieżnikiem, który postanowił przetrącić łeb, prawda, po prawicy w Polsce, odebrać jej zasoby, wyrwać jej instytucje za wszelką cenę. No to oczywiście musi wprowadzać każdą partię polityczną, niezależnie od tego, czy to jest partia prawicowa, czy nie, no, w stan pewnego oszołomienia, musi się przystosować do tych nowych warunków. Ja sobie stawiam pytanie przede wszystkim takie, czy jeśli chodzi o prognozowanie przyszłości, czy prawica w Polsce ma jakąkolwiek perspektywę na ponowne zyskanie władzy w swojej dzisiejszej konstrukcji. No i wydaje mi się, że na razie nie, prawda, że nie ma na razie takiej szansy na odzyskanie władzy z bardzo prostego powodu. Piszę o tym w tym tekście dla Nowego Ładu, o którym pan wspomniał, dla Nowego Ładu, że mianowicie problem polega głównie, jeśli chodzi o zdolność odzyskania władzy, na partnerstwie, tak? To znaczy na tym, że w Polsce rządy, wszystko wskazuje na to, i mam na to bardzo wiele argumentów, żeby bronić takiej tezy, będą w najbliższych latach rządami koalicyjnymi, prawda? W najbliższej dekadzie będą rządami koalicyjnymi. To nie jest tak, że można wyłącznie przy pomocy DONTA, czyli systemu liczenia głosów, zapewniać sobie z wyborów na wybory samodzielną większość parlamentarną. Ten cud, który się PiS-owi zdarzy, on się nie będzie zdarzał w nieskończoność, prawda? A PiS nie ma partnera do... Nie wykształcił sobie, nie wspomógł procesu wykształcenia sobie jakiegokolwiek partnera do rządzenia. I to oczywiście sprawia, że sytuacja, w której mamy do czynienia z podziałem cała scena polityczna versus PiS, no będzie oczywiście sprawiała, że PiS będzie w izolacji, nawet jeśli będzie bardzo dużo siłą. No to jest tak jak... Komuniści we Włoszech wygrywali przecież po II wojnie światowej wybory regularnie, prawda? Może nie wszystkie, ale bardzo często, ale ponieważ było tak, że cała scena polityczna włoska pod presją Amerykanów zresztą była za tym, ażeby ich nie dopuścić do władzy, w związku z tym tworzono jakieś kuriozalne zupełnie konstrukcje rządowe, które krótko trwały, ale zawsze bez komunistów, no to w związku z tym oni nigdy tej władzy nie objęli i tak trwało przez kilkadziesiąt lat, prawda? Więc to jest w moim przekonaniu takie bardzo praktyczne ryzyko, z którym które jedyna partia polskiej prawicy w tej chwili poważna, czyli PiS, musi rozważyć. Jest pan znany z tego sformułowania, że oddaje się głos w wyborach nie w sposób polityczny, ale metapolityczny, i to sformułowanie dotyczy rewolucji kulturowej. Wielokrotnie przyznawał się pan, że właśnie jest pan wyborcą metapolitycznym Prawa i Sprawiedliwości. Zastanawiam się, jak w perspektywie tego, co dzisiaj się dzieje, czy ta rewolucja kulturowa, która dzieje się na naszych oczach, będzie zyskiwała na znaczeniu, bo to wydaje się dość oczywiste, i jak do tej całej sprawy ma podchodzić Prawo i Sprawiedliwość, czy w ogóle jakakolwiek partia prawicowa w Polsce. Używa pan w tym tekście dla Nowego Ładu tej metafory jastrzębi i gołębi. Stwierdza jednocześnie, że nadchodzi czas jastrzębi jeszcze mocniej na polskiej prawicy. To wszystko sprawia, że wyborcy bardziej centrowi, wyborcy bardziej umiarkowani, propaństwowi, republikańscy, taki elektorat chyba jakiś jeszcze w Polsce jest, będą musieli zgodzić się na taki diktum między jednym a drugim radykalizmem. Jak pan przede wszystkim widzi te perspektywy
umiarkowanej prawicy, prawicy, która nie godzi się na tak radykalny konflikt, prawicy, która broni państwa, a nie interesów tej czy drugiej partii. Tu pan bo tego mi w tym tekście zabrakło. Tak, bo tu pan dotyka w ogóle zasadniczego, w moim przekonaniu, problemu. Problemu współczesnej prawicy, bynajmniej nie tylko polskiej. Tak mi się w każdym razie wydaje. Ja mam wrażenie takie, że obserwujemy na europejskiej scenie, na zachodniej scenie, bo to dotyczy też Stanów Zjednoczonych przecież, proces, który nazwałbym procesem zastępowania prawicy. W analogii do tej sławnej teorii zastępowania rasowego Europy, prawda? Otóż proces zastępowania prawicy, ja bym go trochę porównał, patrząc na historię, ze zjawiskiem, które miało miejsce na początku XX wieku w Europie. Mianowicie, kiedy potężna, panująca de facto w ciągu XIX wieku w europejskiej polityce prawica konserwatywna, prawda, zaczęła schodzić kompletnie do grobu i zaczęła być zastępowana przez prawicę nacjonalistyczną, która wielki triumf zaczęła święcić wraz z wielką wojną ludów, prawda, narodowości, nawet nie ludów, tylko wielką wojną narodowości, jaką była pierwsza wojna światowa. Prawda? Więc to w Polsce, w polskich warunkach nie było niepodległej Polski, ale w Polsce to było bardzo wyraźne. Tutaj dla mnie pouczający niesłychanie był to zwłaszcza los Stańczyków, prawda, którzy no jednak trzęśli kawałkiem Polski w drugiej połowie XIX wieku i jeszcze na początku wieku XX. I byli właśnie takimi, o których panu chodzi, tak? Znaczy tymi umiarkowanymi konserwatystami. Nagle zostali kompletnie wyparci na początku XX wieku przez endeków, krótko mówiąc, prawda? Przez endeków, najbardziej radykalnych endeków, antysemitów i tak dalej. Więc to jest trochę podobny proces, wydaje mi się, zachodzi w tej chwili. To znaczy obserwujemy w Europie już od jakiegoś czasu, na tle wojny kulturowej właśnie, zmierzch tej prawicy, o której pan mówi. W Polsce on był dość wyrazisty od dłuższego czasu, dlatego że proszę zauważyć, cały problem takich środowisk odwołujących się do umiarkowanego konserwatyzmu z zapleczem intelektualnym, no to jeszcze protagonistami takiej optyki politycznej byli tacy ludzie jak Aleksander Hall, jak Kazimierz Ujazdowski w Polsce, no to do pewnego stopnia nawet ja, chociaż ja nigdy konserwatystą naprawdę nie byłem i nie jestem. Ale to wszystko były przedsięwzięcia polityczne zakończone fiaskiem, prawda? Dlatego że to nie było w gruncie rzeczy pola na tego typu, w Polsce nigdy nie było pola na tego typu przedsięwzięcia ideowe. Otóż teraz widzimy to samo w całym zachodnim świecie, prawda? No, ewolucja republikańskiej partii amerykańskiej, z takiej partii ukształtowanej przez kiedyś jeszcze Ronalda Reagana, bardzo w gruncie rzeczy liberalnej, wolnorynkowej, globalistycznej, otwartej na świat, z pewnymi akcentami konserwatyzmu obyczajowego, prawda? Ale tylko akcentami takimi delikatnymi, prawda? Tak to było przez całe lata w Ameryce. No w tej chwili pod wpływem absolutnie najbardziej charyzmatycznej postaci współczesności, w moim przekonaniu, jaką jest Donald Trump, przekształcona została w prawicę nowego typu, prawda? Prawicę, którą najpierw nazywano w Ameryce alt-prawicą, alternatywną prawicą, a dzisiaj to już nie jest żadna alt-prawica, tylko to jest prawica, bo już innej nie ma, prawda? To znaczy tutaj w jakiejś mierze symboliczny jest wybór na szefa Izby Reprezentantów Michaela Johnsona, prawda? To znaczy rzecz w Polsce jakoś tak niedoceniona w moim przekonaniu, ale to jest niezwykła rzecz, prawda? Znaczy, że szefem Izby Reprezentantów w Stanach Zjednoczonych zostaje polityk, który w polskich kategoriach no, zostałby zakwalifikowany jako jakiś no,
Nie wiem, gdzie by został zakwalifikowany. Znaczy, dawny ZHN i Radio Maryja nie byłyby dla niego jeszcze miejscem. To wszystko byłyby ośrodki zbyt liberalne dla niego, prawda? To znaczy, no, ojca Rydzyka on by prawdopodobnie uznał za liberała, prawda? Bardzo zdecydowanego. Więc to jest polityk, który na przykład spektakl organizuje publiczny i to jest bardzo ciekawe z pewnego punktu widzenia dla katolików zwłaszcza, prawda? Spektakl publiczny organizuje z wielkiej uroczystości, na którą zaprasza mnóstwo ludzi, kiedy jego córka składa śluby czystości, które będzie przestrzegać do ślubu katolickiego oczywiście. Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce polityk coś takiego organizuje, prawda? Wielką fetę z okazji ślubów czystości, które jego 16-letnia córka, czy tam 18-letnia córka składa. Jestem tutaj panu przerwę. Wydaje mi się, że w Polsce jest jeden taki polityk, który jest w stanie wykonywać tego typu Czarnek. Performersy i to jest Grzegorz Braun. Tak, no dokładnie, albo tak, no, ale to jest... Czarnek. No tak, ale chciałem do tego Brauna. Ale to jest psychopata, no jednak. No. A Michael Johnson to jest odpowiedzialny polityk, znaczy na tym polega różnica, prawda? Więc tu mamy do czynienia z inteligentnym psychopatą, który dobre filmy robił, natomiast tam mamy do czynienia z prostym, zwykłym człowiekiem z interioru amerykańskiego, który doszedł na szczyt kariery politycznej i który jest bardzo odpowiedzialnym politykiem amerykańskim, prawda? Który jest bardzo odpowiedzialnym politykiem amerykańskim przy tym wszystkim, tylko ma taki pogląd ideowy na świat, prawda? No i zresztą widzimy w Europie to samo zjawisko, może nie na tę skalę, ale widzimy to samo, prawda? Znaczy ta cała prawica, do której ja byłem przyzwyczajony, to wszystko, co ja nazywałem prawicą w czasach mojej młodości czy w czasach mojego już wieku dojrzałego, kiedy się parałem działalnością polityczną, to albo znika, albo się zlepiło z liberałami i lewicą, albo przestaje być prawicą, czy to prawicą już nie jest, prawda? To są jakieś pozostałości, to są jakieś resztki, jakieś no, już historyczne jakieś derywaty, prawda? Jakieś historyczne derywaty, które nie mają już powoli większego znaczenia. Natomiast w miejsce tego, co jest współczesną prawicą, wchodzi obóz kiedyś nazywany właśnie altprawicowym. Na przykład liberalna prasa w Europie ciągle o tym obozie pisze w kategoriach skrajnej prawicy, co już jest nonsensem, dlatego że Giorgia Meloni, Abascal w Hiszpanii, czy Marine Le Pen, czy niestety nawet AfD w Niemczech, to już nie jest żadna skrajna prawica, tylko to jest prawica po prostu, prawda? Znaczy to jest po prostu prawica, więc już innej prawicy to tak naprawdę nie ma. I to jest, dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Dlatego, że ta wersja o wiele bardziej ideologicznej prawicy z nowymi priorytetami, prawda, z nowymi priorytetami ideowymi w stosunku do tej dawnej prawicy tradycyjnej, ona za jeden z dwóch, jak mi się wydaje, najważniejszych swoich wyznaczników ideowych traktuje poważnie i na serio traktowany problem metapolityczny, czyli problem tego konserwatyzmu kulturowego. W związku z tym uważa za słuszne, uważa za konieczne przeciwstawienie się w takim stopniu, w mniejszym stopniu wszystkim tendencjom do tej, no tej, co tu dużo mówić, nowej ciemnoty europejskiej, prawda, która jest zwiastowana przez tak zwane postępowe ideologie. Znaczy to jest pewien paradoks, że te wszystkie nowe postępowe ideologie, one niosą perspektywę ewidentnie wieków barbarzyństwa i wieków ciemnoty, bo wieków irracjonalizmu, prawda? One przede wszystkim są irracjonalne. Ale w związku z tym, że tu ta nowa prawica jest nastawiona na konfrontację na tym polu, w związku z tym ona radykalizuje swoje poglądy, ona musi radykalizować swoje poglądy, choć z drugiej strony pod wpływem różnych okoliczności praktycznych czasami przechodzi na pozycje bardziej kompromisowe, czego przykładem jest Meloni we Włoszech ostatnio. Ale tak czy owak w każdym razie ten konflikt kulturowy stawiany jako konflikt nie dodatkowy w polityce, jak to kiedyś było, tylko jako podstawowy, zasadniczy, pierwszoplanowy, no to jest w moim przekonaniu istota misji tej nowej prawicy europejskiej, a ja bym już to słówko nowa chętnie
wyrzucił z języka, tak naprawdę ono mi ciągle przychodzi na język tak z przyzwyczajenia, ale ona już nie jest nowa, bo już innej nie ma, no, a jak już nie ma innej, to ta nowa już nie jest nowa, tylko jest po prostu europejską i amerykańską prawicą. A obok kwestii kulturowej, za którą do konserwatyzmu kulturowego, za którym idzie rosnąca w moim przekonaniu w całej Europie i w Ameryce też nawet z ewenementem niechęć do tej jurystokracji, do tego panowania sędziów, prawda? Tylko że sędziowie stali się narzędziem ideologii postępu w większości, prawda? Więc z tego powodu, z tego ideologicznego powodu, za tym konserwatyzmem kulturowym idzie niechęć do postępującej jurystokracji, co tę prawicę będzie generalnie ustawiać na kontrze, w coraz, tak ja to tak przewiduję, w coraz większym stopniu z panowaniem sędziowskim, prawda? To znaczy, że sędziowie staną się, że tu dojdzie do dość poważnej konfrontacji z sądownictwem, które w momencie, kiedy ta prawica obejmie władzę na większą skalę, które zostanie trochę przycięte, prawda, przypiłowane, mówiąc językiem pewnego polskiego polityka. Opiłowane, prawda, ze swoich nadmiernie rozszerzonych kompetencji. Tak. No a oczywiście drugie, to tylko dla porządku wspomnę, drugi podstawowy wyznacznik ideowy tej prawicy to jest niechęć do uniwersalizmu, prawda, do współczesnej wersji uniwersalizmu, czyli do multikulti, do napływu barbarzyńców do Europy, prawda, i cały ten problem, krótko mówiąc, który zwie się problemem imigracji państwa europejskiego i tak dalej, i tak dalej. Prawda? To są te dwa kluczowe wyznaczniki tych nowych czasów na prawicy, jak mi się wydaje. To znaczy a, konserwatyzm kulturowy traktowany jako, czy metapolityka traktowana jako polityka, czego nie było wcześniej. Dwa, uniwersalizm traktowany jako wróg. Prawda? Uniwersalizm w swojej współczesnej wersji traktowany jako jako wróg i ja uważam, że te dwie rzeczy będą wyznaczać obszary, podstawowe dwa obszary wojny, którą będzie toczyć prawica w Europie. I ostatnie zdanie w tej sprawie chcę powiedzieć takie, że no, ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że w najbliższe lata będą przedmiotem niesłychanie ostrego konfliktu, dlatego że będą próby podejmowane przez obóz trzymający władzę dzisiaj i w Europie i w Ameryce zniszczenia tej prawicy wszelkimi metodami. I tu w moim przekonaniu dojdzie do drastycznych naruszeń reguł praworządności, prawda? Dlatego że tu jest determinacja, żeby zniszczyć tę prawicę, jest olbrzymia, prawda? Znaczy to, że Trumpa chcą za wszelką cenę do więzienia posłać, no to widać bardzo wyraźnie, prawda? Znaczy to jest ten sygnał, więc tu pewnie będzie użyty przemoc, więzienia i tak dalej do tego celu, ale on jej się już zniszczyć nie da. Znaczy przypuszczenie, że wielki rosnący ruch pewnego dnia jednak nie obejmie władzy, no jest przypuszczeniem irracjonalnym. Oni oczywiście dojdą do władzy pewnego dnia w większości krajów europejskich. Niekoniecznie równocześnie, niekoniecznie w tym samym czasie, ale to już nie jest coś, co można zniszczyć. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. To jest potężny, tektoniczny ruch ideowy, który ja sobie na własny użytek nazywam zjawiskiem zastępowania prawicy. Prawda? I to jest to zastępowanie prawicy przyniesie efekty jakieś, to nie ulega wątpliwości. Mhm. Dziękuję za ten krajobraz i też dziękuję za całą tę rozmowę. Bardzo mnie kusi, naprawdę bardzo mnie kusi, żeby wejść na wątek jeszcze jeden, to znaczy jak ci wykonawcy w Prawie i Sprawiedliwości na czele z Przemysławem Czarnkiem i Barbarą Nowacką, którzy mają odpowiadać na te wielkie tektoniczne zmiany na prawicy, które pan zarysował, jak oni mają się tutaj odnaleźć. Natomiast wydaje mi się, że cierpliwość naszych oglądających i słuchaczy jest ograniczona. Natomiast być może, i tu na wizji zapraszam pana już do następnej rozmowy, być może znowu się pan zgodzi, chociaż w wiadomości mailowej usłyszałem, że już tysiące wywiadów pan odrzucił, propozycji wywiadów odrzucił, a mój akurat przyjął, przesadzam, bo już wszyscy zaszczycony. Wiedzą. I na tą drugą rozmowę... Ja generalnie wywiadów nie udzielam, bo to wie pan, te wywiady dzisiaj to...
mediach, to on stracił jakikolwiek sens. Ja uważam, że jak człowiek ma coś do powiedzenia publicznie, to to pisze po prostu i że to jest jakby zadanie. A jak już napisał, to po co ma o tym 1000 razy gadać? Dzisiaj jest jakiś taki trend, że nawet się niczego nie pisze, a się cały czas pla, to nie ma żadnego znaczenia. Jak ktoś chce przeczytać, to przeczyta, jak nie chce, to niech nie czyta. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i dziękuję również Wam wszystkim za jej wysłuchanie. Do zobaczenia za jakiś czas.